Witajcie. Trzeci dzień z rzędu pada. Masakrycznie. Nie ma jak robić kabiny, jeszcze nie ma w 60. Chciałem, dzisiaj się umówiłem też z kolegą, żeby to posiać tam jeszcze tą grykę przed wyjazdem. No tak, dzisiaj wyjeżdżam. No ale w taką pogodę to po prostu nie ma sensu. Niby to nie pada tak jakoś, żeby to była ulewa, nie wiem, woda z nieba szła po prostu wiadrami. Ale mimo wszystko, jak się jedzie ciągnikiem bez kabiny, wiatr jest i takie coś, to człowiek praktycznie się załatwi i całkowicie i nici z wyjazdu i z roboty. Także niestety, no cóż, trzeba wyjechać do roboty. Nie wiem, jak tą grykę posieję i co tam zrobię, ale trzeba tam jeszcze przebronować, bo się zielsko zaczęło rzucać. I są dwa wyjścia, albo to po prostu zostawię i będę musiał to na jesieni zrobić jeszcze raz. Albo jakimś cudem po prostu coś wymyślę i to się, i to po prostu przyjadę i zrobię to jeszcze raz, nie wiem. Strasznie masakryczna ta pogoda jest. No w ogóle jest 2 tygodnie, słuchajcie, w kwietniu zmarnowane, bo od świąt 2 tygodnie po prostu i wiało, i padało, i było mokro, i to jest kicha totalna. Potem był fajny tydzień, no to po prostu przyspieszyłem ile się dało i zrobiłem co mogłem. Przy okazji chciałem wam wszystkim podziękować za dobre rady z tą orką i z pługiem i w ogóle i co i tak dalej. Szczególnie chciałbym też tutaj, ponieważ dawno nie wspominałem was, koledzy, to dwóch, Centryn Gentoryx, który się bardzo fajnie angażuje, no i Kukoche. Wiem, że to jakoś tak dziwnie, bo żeśmy kiedyś rozmawiali na ten temat, skąd się wziął ten nick, ale tak się wziął i taki jest. No i oczywiście wszystkich, którzy również tam trzymają kciuki za mnie, żeby to się powiodło. No i sam jestem dobrej myśli, bo bałem się tej orki jak ognia, bo nigdy tego nie robiłem. No ale zmuszony do działania, jakoś mi to poszło i muszę wam powiedzieć, że nawet jestem z tego zadowolony, jak mi to zaczęło wychodzić. Też dużo rzeczy zauważyłem po drodze, jak to należy robić. Zacząłem patrzeć po prostu, co się dzieje, już nie na zasadzie takie, że jadę i dlaczego tak, tylko już zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ta skiba się wraca, dlaczego nie chce być dociśnięta i tak dalej, i tak dalej. No i te rzeczy fajnie, bo to jest tak zwane doświadczenie, którego człowiek nabiera i muszę powiedzieć, że jakbym ten kawałek doorał do końca, no to mógłbym powiedzieć już, że coś tam o orce wiem. No niestety nie udało się. Także dzisiaj też nici z tego, bo w taką pogodę to nawet nie ma co wsiadać do ciągnika. Zadzwonię do kolegi, że nie jedziemy, bo nie ma jak. Taki krótki filmik. Teraz coś nagram już z Niemiec. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.